Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam i dzisiaj zagramy sobie w Planet Zoo i pokażę Wam, jaki zwierzak zamieszkał w tym tutaj pomieszczeniu. Zapraszam do oglądania. Dobrze, mamy tutaj już nasze zoo. Zobaczymy sobie, co tutaj możemy dalej podziałać. Ale najpierw, o, widzę, że w ogóle sporo tych balonów tutaj każdy nosi. One muszą gdzieś tu być grubo sprzedawane z tego, co widzę, bo każdy tu chodzi z balonami. Tutaj wracają skądś z tymi balonami, więc tutaj gdzieś... patrzcie, ile tutaj jest ludzi. Każdy z balonami chodzi. O co tu chodzi? Czy tak jakoś tak dużo się... Boże, jak to jest sporo osób. Aż nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Skąd oni się tutaj wzięli wszyscy? Aż tyle ludzi? Mamy 1400 gości, no to jest dużo, to jest całkiem sporo. Wszyscy tutaj stoją i patrzą tutaj na te tapiry, mrówkojady. Tak, tu jest mrówkojad. Sprawdźmy jeszcze, tu jest tapirek sobie siedzi, to jest ona jest w ciąży, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jest w ciąży. I też małpeczki sobie biegają, ale niektóre tutaj jeszcze są młodymi, więc coś tu się z kamerą dzieje. To jest tak, ta jest dorosła, ale jeszcze gdzieś tutaj są, tutaj może tak taka mała wygląda, może to jest ona. Nie, to jest dorosła, a gdzie są młode, uciekły, to też jest dorosła. Może dorosłe, odkąd ostatnio tutaj grałem? Właśnie nie wiem, coś tu jest, coś tu mi nie pasi, słuchajcie, bo gdzieś te młode jeszcze miały być. No ale dobra, to już mniejsza z tym. Te kapucynki raczej przeprowadzimy stąd, bo tak jak mieliście, pisacie w komentarzach, mieliście rację, słuchajcie, że tutaj jest trochę za ciasno. Tutaj musi mieć taki, wiecie, coś dla tapira tutaj, tutaj dla tego mrówkojada. I uznałem, że nie ma co już tutaj jeszcze do tych małpek czegoś budować. Po prostu zbudujemy gdzieś tutaj jakiś wybieg i będzie lepiej. A swoją drogą zobaczymy, czy jakieś balony latają w powietrzu, czy nie. Bo często jest tak, że jak ludzie mają te balony, to te balony im uciekają, ale widzę, że nic się nie dzieje. Dobra, lamy sobie dobrze radzą. To jest w porządku. Tutaj jakby daje znać, że ona się śmieje i ona żyje, więc wszystko jest w porządku. Dobra, jaguary tam były. O, tutaj nie ma prądu, czy co? Się wyłączyło? A nie, nie ma nic. Dobrze, to włączmy. To może. O, żeby się wyświetlało. Dobrze, co tutaj jeszcze mamy? Mamy te jaguary. Były jeszcze dwa młode wcześniej, ale może już teraz nie są młode. A jeszcze są, zobaczcie. Cyk. Mamy tutaj jednego jaguarka. O, wkrótce osiągnie dojrzałość. Widzicie? W ostatnim momencie zdążyliśmy ich tutaj zobaczyć. O, dobra, to jest super. Zaraz będą... o, za tanie bilety? No, o, to słuchajcie, dajemy. Za 20 i dla dzieci za... no, za 10, za połowę niech. 50% mają tutaj lepiej. Dobra, to one sobie tutaj chodzą, a my wracamy tutaj na dorogu, bo przecież obiecałem Wam pokazać naszego zwierzaka, tak? Tutaj. Więc uwaga, to są lemury. Zobaczcie, tutaj jest lemur pierwszy. To jest lemur rudy. Cyk. Tu sobie biega dookoła. I drugi, o, społeczna mało, czyli co jest? Przestrzeń. Niedostatecznie duży. O, sprawdźmy. A, że nie ma tutaj miejsca do wspinaczki. No to coś jest nie tak, bo inni mają, z tego co rozumiem. Albo nie mają. Dobra, zaraz to dokładnie sprawdzimy. No a tak, no i tutaj jest też ten drugi lemur, który się tutaj bawi i sobie chodzi. Więc o, cyk. Dobrze. Przejdźmy może do tej wspinaczki, bo coś tu jest nie tak z tym, że one się nie mogą wspinać, bo przecież mają mnóstwo miejsca, tak mi się wydaje, do wspinania się, więc zobaczmy, może tutaj przejdźmy tu. Gdzie to było? Rozmnażanie nie, obszar, czystość, no dobra, to jest obszar, czyli na to nie idzie wejść, z tego co rozumiem, czyli musimy jakoś zrobić, żeby dało się na to wejść. No ale dobra, tutaj też nie idzie wejść, więc coś jest nie tak, coś musimy tutaj jeszcze to pozmieniać. Dobra, ja złapię może to i złapmy może to w tę stronę. Cyk. Dobra, i teraz trzeba jakoś to pokminić. Ja myślałam, że one się będą, wiecie, wspinać jakoś po tych wszystkich słupach i tak dalej, ale widocznie nie. Więc trzeba trochę pooszukiwać i tutaj też pozmieniać niektóre rzeczy. Ale myślę, że za chwilę uda nam się tutaj spoko już to zrobić. Tu się dziwnie to zrobiło. Myślę, że za chwilę się uda to wszystko już zrobić i nie będzie żadnego problemu. Dobra, tutaj klikam jeszcze. Gdzie to było? To było tutaj i jeszcze teraz to kółko. Cyk. O. Nie lubię, jak to się odwraca w taki zły sposób, bo potem jest ciężko wykminić, który jest ten właściwy i jest naprawdę, no nie jest łatwo. Dobra, to jest w porządku. I teraz ja bym chciał to wziąć tak. O, i może dzięki temu, żeby to będzie tak, to one będą mogły wchodzić. Zobaczmy, czy coś się zmieniło tutaj. Cyk, obszar do przejścia
I gdzie tak jakiś lemur tu jest? Tu jest lemur. Sprawdźmy. O, już mogą tutaj wchodzić, więc dobrze. To znaczy, że mogą się wspinać. A, czyli one nie mogły się tutaj wspinać, ale jak już tutaj zrobiłem takie wejście, to tutaj na tą resztę już mogą, aż na samą górę. Więc to jest, jak rozumiem, jest w porządku, tak? Chociaż tutaj jest, nie jest nic pokazane, nie? Że nic jakby nie ma. Ale zobaczmy, wszystko jest na zielono. Miejsca do wspinania, ile tu ma? No to 282 metry, no to w porządku. Tu się da wspinać, więc to jest dobrze. Tutaj też. No to czemu tamten mówił, że nie może? Może gra się jakoś źle wczytała, co? Jak myślicie? Dobra, zobaczmy teraz, jak ten. Ten też ma w porządku. Trwałego schronienia ma mało, ale no jest ok. Dobra, więc zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Ja bym poszedł w to. O, walczą ze sobą. To może przejdźmy tutaj i teraz musimy ich tutaj... Gdzie one są? O, tu są. Patrzcie, zobaczcie, jak te koty się... nieźle tu jadą, słuchajcie. Aż pazury wyciągają, o matko. Chyba pierwszy raz widzę, jak takie koty walczą. Widziałem już misie walczące, pawie chyba i strusie, ale takich kotów jeszcze nie, słuchajcie. Dobra, to trzeba komuś podziękować. Podziękujmy temu młodszemu. Ten, który ma 10 lat, to jemu podziękujmy. Odeślijmy go do weterynarza, nie, do na kwarantannę, cyk. No i poszedł, okej. I widziałem przy okazji, że mało miejsca mają do wspinania. Coś z tym wspinaniem jest nie tak, bo no patrzcie, jakie to jest wielkie miejsce. Mi się wydaje, że coś tu jest nie tenges. Ja jeszcze zobaczę tu. Dobra, i to jest obszar do przejścia. Czyli one nie mogą... A, może za strome to jest tutaj. Zobaczmy, czy to tu chodzi o to, że to jest za strome. Jak ja edytuję to, cyk, i zrobię może na przykład tym, tylko bez tego już. Słuchajcie, czasami nie jest w ogóle tak łatwo, to jest jednak czasami czarna magia. Dobra, daję może tu coś takiego. Albo wiem, to powyłączę i tu, no właśnie nie do końca chyba wiem. To bym skopiował, może tak, kopiuj. Się nie skopiowało, teraz się skopiowało. Dobra, i teraz tak, mnie interesuje, żeby to zrobić w tę stronę. I po prostu taką długą, wielką kładkę zrobimy sobie w tamtą stronę. Więc dajmy to tu. To będzie chyba ten. O, to nie jest ten. To, o, mówię wam, to jest czasami hit, jak to się obraca. Nie tak, jak powinno. Czerwony też nie. I niebieski też nie. No dobra, niebieski robił to. Zielony robi to. Ja nie chcę tak. Ja chcę, żeby to było tak. Słuchajcie, to chyba nic z tego nie będzie. Ja muszę wybrać, żeby to się wszystko robiło, dotykało ziemi po prostu. Platforma do wspinania się, ale z tą opcją. Blokada położenia, blokada obrotu, cyk. Wyrównaj do powierzchni. Może nie, ale po prostu tu, o, cyk. I teraz tak, tu. I do góry. Może się uda, słuchajcie, no nie jestem ekspertem, ale może wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo może to po jakiejś, słuchajcie, aktualizacji się zrobiło, no bo dziwne to jest, że wcześniej wszystko było w porządku, a teraz nagle jakiś problem się tu pojawił. No ale kto sobie poradzi z tym problemem, jak nie my, nie? Co nie? Dobra. To jest w porządku. Teraz to skopiujmy w taki sam sposób. Cyk. O, już jesteśmy prawie. Może to zbije troszeczkę, żeby to było tak odrobinę. To będzie chyba tym. Nie, nie tym. No, nie jest tak prosto. O, dobra, jest git. I teraz może trochę tak, ok. I to teraz skopiuję. Cyk. I wezmę to w tę stronę. I teraz powinno być git. Mam nadzieję, że będzie git, bo jak nie, to już nie wiem. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Wybiegowo. Tu mamy kociaka. O, tu już to. Dobra. Obszar do przejścia. O, widzicie? Od razu. Czy już jak jest mniej stromo, coś ta aktualizacja musiała zmienić. I tu już jak jest mniej stromo, to się da wejść i tu jest w porządku. Czyli, o, już jest git. Dobra. Czyli grupa społeczna. Zbyt dużo dorosłych osobników żyje w... A, no dobra. Czyli musimy się też pozbyć tego młodszego. Czyli pozbywamy się tych, którzy byli wcześniej kociakami. Chociaż ten wciąż jest kociakiem. Jest dorosły, ale nie jest dorosły. O co tu chodzi? Coś tu się zepsuło. Bo... Aż muszę być cicho, bo muszę to skumać.
Ten jest dorosły. Ten też jest dorosły. Ten ma 12 lat. Ten ma 3 lata, czyli jest młodszy, a ten... Ten ma 3 lata. O, my chyba innego jaguara wysłaliśmy na sprzedaż. Nie tego, którego chciałem. O, już jest dorosły. Dobra, czyli coś się zawiesiło w grze. Jak mi się wydaje. Znowu ze sobą walczą, czyli raz walczą ze sobą tutaj. O nie, ale coś tutaj nakręciłem. Trzeba odesłać, poczekajcie, mamy tak, mamy... A tam będzie rozmnażanie wsobne, o nie. Ale poknuciłem. Dobra, czyli mamy tutaj kobietkę, tutaj też jest kobietka. I tam jest pan. Zróbmy tak, żeby on chociaż to robił z... O Boże. No, rodzinnie będzie, że tak powiem, no ale trudno. Odsyłamy tego. Odeślijmy go może tutaj po prostu. A nie, momencik, ja go nie odesłałem. Ja przecież wysłałem do, żeby on wyzdrowiał. No to super, bo tą... O, czyli tą jego siostrę odeślemy. To jest ten, to jest ta matka. Dobra, dobra, już wszystko kumam. Trzeba poszukać tego jednego. To jest ta matka, tak? Tak. Nie, to jest ojciec, 12 lat już ma. I gdzie ta matka? Mam nadzieję, że to jest tej matki nie wypuściłem, bo jak już się trochę pomieszało mi. Gdzie jest ten drugi? O, ktoś przyszedł. I przyszedł kto? Matka. O, i to jest ten syn. Do tego syna bierzemy już tutaj. I do widzenia. Idzie tutaj na wolność. Ile? 341. No, to nie jest dużo, ale jest spoko. Niektóre zwierzęta tam jeszcze mniej dawały, więc nie ma co narzekać. Dobra. Wybieg grozi... Okej. No to wszystkich tu weźmiemy i będzie git zaraz. O, dobra. Czy to jest wszystko w porządku? Mi się wydaje, że to żarcie może szybko znikać, bo ich jest dużo i mam takie wrażenie, że zaraz może tu się skończyć żarcie, zanim one tutaj coś zrobią. Więc ja bym jeszcze skopiował i jedno gdzieś tu postawił, może tutaj. Dobra. I jeszcze niech przyjdzie dozorca. O, jest już w pracy. Dobra, to jest git. To my sobie teraz przejdźmy tutaj i ja jeszcze zobaczę, czy na pewno wszystko jest w porządku, bo coś tu... Nie, już jest git. Dobra, trwałe schronienie. Musimy zobaczyć, co one traktują jako schronienie. O, a co tu się dzieje? A, to te kubska są, tak? No super. Czystość wybiegu mnie nie obchodzi, schronienie mnie obchodzi. Gdzie one się tutaj chronią, że tak powiem? Tu, ale co tu jest? W sensie, że pod drzewem? No jak rozumiem, chyba chodzi o drzewo. Tutaj też to jest traktowane jako schronienie. I gdzie jeszcze? Tutaj pod tym. A, czyli takie zadaszenie muszę im zrobić. No dobra, to nie ma problemu. To coś tu powymyślamy i będzie git. Trzeba tylko jeszcze dać tutaj wybieg, żeby one też miały gdzie leżeć, nie? Żeby na ziemi nie leżały. Ale dajmy może miejsce spania. O, takie malutkie. I te malutkie... O, w sumie nie pomyślałem. Mogłem przecież to przenieść, na przykład tutaj po prostu. I pod tymi wszystkimi porobić... O, tutaj, cyk, dobra, i teraz trzeba zaznaczyć tylko te niektóre bym chciał, to, tamto jest krzywe i to, ale bez tego, dobra, i teraz kopiowanko i lecimy z tematem, może w tę stronę po prostu, o, wiecie co, ja sobie zostawię to tutaj, żeby to potem łatwo kopiować, więc o, biorę, powielam, o, aż mi się tutaj zepsuło znowu coś. Jeszcze raz. Biorę. Cyk. Biorę. Powielam. I mi uciekło znowu. Nie wiem, o co chodzi. Coś jest dzisiaj nie tak. Coś jest... Widzicie, gdzie mam myszkę, a gdzie wszystko inne? O! Się odwróciło. A no właśnie. A, bo... O, dobra. Nieważne. Ja już wiem, co zrobiłem nie tak. Trzeba to odłączyć przecież od całości. Tylko z drugiej strony... Dobra, edytujmy. I teraz biorę to i odłączamy to. O, dobra, teraz powinno być w porządku. Widzicie, ja już chciałem narzekać na to, że to jest wina gry, ale to była moja wina niestety. Dobra, odwróćmy to w tę stronę. Dobra. I jeszcze raz. Teraz znowu w drugą stronę, żeby nie było przypału. I jeszcze raz. I znowu w drugą stronę, żeby było tak. One sobie tutaj będą chodzić pewnie, biegać, a jeszcze wezmę tu
I na przykład walnę to gdzieś. No właśnie, żeby to miało sens, nie? Żeby to też dobrze wyglądało. A może po prostu. O, tu. Cyk. I jeszcze jedno. Żeby też nie było tak łyso. O, i dzięki temu, że one będą mogły tutaj sobie stąd się powspinać, to ja wezmę jeszcze to tutaj. I zobaczymy, czy na przykład tutaj, dzięki temu, że to jest tu, o, może jakoś tak. Jakoś to trzeba połączyć po prostu ze sobą w jakiś, no, o, magiczny sposób. O, i zobaczmy, czy teraz one mogą się wspinać. Może jeszcze to skopiuję, żeby było tego więcej. Cyk. 2, 3, 4, 5, 6. Może pod tym jeszcze. I mam nadzieję, że to już będzie wystarczająca ilość tutaj legowiska. Moim zdaniem te legowiska są spoko, bo no jest tak naturalnie, nie? Nie jest tak, że jakąś ściemę tu walimy. Dobra. O, inspektor jest. O, źle ocenił ten wybieg, który... Ten. A ja już wiem czemu, bo tu jest przecież dużo, no stan bariery jest słaby, zwierzaki tutaj też coś chcą, co mają, a słaby jest z karmnikami. No właśnie, właśnie. Dobra, trzeba uzupełnić te karmniki. Chodźcie tutaj, proszę tu pouzupełniać wszystko. Ja jeszcze pokopiuję, żeby było więcej karmników. Duża misa na karmę. Cyk, tutaj. A one co by chciały? Z czego one jedzą? Bo mnie to interesuje, z czego te małpki jedzą. Mi się wydaje, że właśnie te karmniki to te chyba. No chyba dość ich jest, tak mi się wydaje. Dobra, nie ma co kminić. I tak za chwilę ich zabieramy stąd, więc nie ma już co kminić bardziej. Mam nadzieję, że teraz ten dozorca tutaj wszystkim się zajmie. Tutaj jakieś gracze przychodzą, co się dzieje? Zwierzę jest głodne. O nie, to jest jakiś globalny problem z tego co widzę, że wszyscy są głodni. A może pracowników mamy za mało już teraz? O, już ja już nie ogarnąłem tego, słuchajcie. Ile mamy? Czterech. Opiekunów też czterech. Może jeszcze po jednym. Damy po jednym jeszcze i zobaczymy, co się wydarzy. Moim zdaniem już trzeba zrobić inną strefę z tym żarciem, nie? Żeby to żarcie przygotowywali dla nich. Ale gdzieś tu chyba była jedna strefa już taka. Tu to robią, nie? I ktoś chyba powinien tam pracować w tym momencie. No właśnie. Swoją drogą, zobaczcie, jak super mają to zrobione, nie? Że to nie jest budynek, do którego ktoś wchodzi i coś tam tylko przygotowuje, tylko jak otwieramy tutaj dalej wchodzimy, to faktycznie patrzcie, on tutaj robił najpierw, potem wszystko tutaj przesypał i to wysypało się tutaj do wiadra i teraz on z tym wiadrem idzie i coś robi dalej. To jest super, nie? O, a ten gość chyba się zgubił, bo nie wie gdzie iść. Dobra, powinno być w porządku. Lama jakaś tutaj już dorosła, więc za chwilę będzie już duża. Dobra, tutaj jest w porządku. Nasze małpeczki sobie dobrze żyją. A właśnie, mieliśmy sprawdzić, jak u nich jest z tym schronieniem. Schronienie już jest w porządku? Tak, jest stówka, więc to mnie cieszy. A jak ma się z obszar przejścia? Dobra, tu się mogą wspinać, wchodzą na całe. Tu też. O, czyli to jest tak jak chciałem, że tutaj można sobie chodzić i tutaj przechodzić, więc super. Cieszę się, jaram się, bo chyba trzeci raz mam małpki w Planet Zoo i jeszcze nie do końca ogarniam, jak tutaj im zapewnić wszystko. Ale z tego co rozumiem, teraz się bardzo dobrze czują, więc to jest plus. W ogóle z tego co rozumiem, Zoopedia podawała, że tutaj ludzie mogą wchodzić, więc jestem ciekaw, jak to rozwiązać. Martwi mnie to, że nikt tutaj w tą stronę nie chodzi. Dobrze patrzę. No, ludzie tu nie chodzą. Tu sobie coś oglądają, tu coś patrzą, ale nie przechodzą tutaj wyżej. A chciałem, żeby tak sobie obchodzili tutaj. Więc wydaje mi się, że tutaj by musiało coś powstać. Albo tu. Dobra, to usunę na razie. Może by się poszli tutaj w coś, zrobienie czegoś. Albo właśnie może jakiś staw po prostu, żeby już nie rozbudowywać tutaj. Dobra, swoją drogą, wy też dużo mówiliście o tym, żeby coś z okapi zrobić, więc... jak tych kups tu jest. Musimy więcej tutaj o tą czystość zadbać. Albo już pożegnać niektóre lamy. Ta ma 7 lat, więc okej. Okay. Ta ma 14. I ma chyba problem z tym wzrostem. Tak. Więc niestety już do widzenia. Posłużyłaś nam tutaj wiernie, ładnie. Dziękujemy bardzo. Ta jest wielka. Ta druga tutaj chyba ma tą wielkość. A właśnie nie. Jest taka nawet... O, dobra. Ale tego samca podziękujemy mu też. Cyk. Trzeba trochę ich tutaj powypuszczać, żeby, no, żeby te kupska się tak nie pojawiały często. Dobra, idziemy dalej. Małpki już są. Mówiliście, żeby okapi sobie sprawdzić, więc ja już sprawdzam tutaj listę gatunków.
Okapi, ale wydaje mi się, że okapi to jest raczej jakaś taka Afryka, nie? Zobaczmy. Zupedia. No tak, sam środek, samo serce Afryki, więc ja jeszcze nie wiem, słuchajcie, ja wiem, że piszecie w komentarzach, że okapi, okapi, ale to chyba jeszcze nie jest moment na okapi. Właśnie się zastanawiam, jak tutaj dalej mogę rozwinąć to zoo i myślę, że to jest dobry moment na pytanie do Was. Co Waszym zdaniem powinno się teraz pojawić i w jakiej części? Zobaczcie, tutaj mamy małpki, tutaj ludzie wchodzą, mają tutaj małpki, strefę jedzeniową, jakieś tutaj gady i płazy wchodzą do góry, tutaj jest strefa pracowników, dalej sobie ludzie przechodzą, oglądają sobie tutaj lamy, duży wypiek dla lam, strefa jedzeniowa, sprzedażowa, tutaj mamy mrówkojada, o cyk, jest mrówkojad, jest tutaj tapir, no i biegają małpki. Te małpki musimy gdzieś przesunąć. Wydaje mi się, że tutaj na tą stronę mnie przesunął, ale tego jeszcze nie wiem. No i tak, tutaj jakieś żabcie, tutaj jaguary w takim już większym wybiegu, tutaj się bawią. No i doradźcie, słuchajcie, na koniec tego odcinka bardzo Was proszę o poradę na temat tego, co i gdzie moglibyśmy postawić. Czy to już jest czas na przykład na zbudowanie tutaj jakiejś strefy już z tymi jakimiś ruinami na przykład, albo na przykład pójdźmy w strefę afrykańską, może gdzieś strefę już europejską powoli budować. Dajcie znać, jak tutaj ten nasz cud Inków możemy jeszcze rozbudować. Ja czytam wszystkie komentarze, no i te najlepsze wybiorę i się po prostu tutaj rozbudujemy według Waszego uznania. Słuchajcie, ja na tym bym skończył odcinek. Przypomniałem Wam tutaj, co mniej więcej się działo ostatnio. Pokazałem, jak żyją te zwierzaki. No i też, o, to powstało swoją drogą. Tego nie było ostatnio. No i też pokazałem, kto w końcu zamieszkał w tym tutaj miejscu. Zbudowanie tego nie było łatwe, ale trochę mi to udało się, tak bym powiedział, udało się. Niczego super nie zrobiłem, ale udało się. Część rzeczy była gotowa. No i tak, myślę, że na tym bym skończył. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. No i najważniejsze, zostawcie ten komentarz. Ja chcę wiedzieć, jak tutaj rozwinąć to zoo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!